Cześć, z tej strony Teatralna Blog, czyli Marysia. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu, który się nazywa Teatr od Podszewki. Dzisiejszym gościem jest Maciej Dybowski. Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Maciek Dybowski. A my znajdujemy się w Teatrze Muzycznym Roma. Zapraszamy do słuchania naszej rozmowy. Zacznijmy od bardzo metaforycznej roli, czyli od Galileo Figaro ze spektaklu We Will Rock You. To człowiek, który szuka sensu. Walczy o swój indywidualizm. I tu pojawia się pytanie, jaki jest Maciek Dybowski? Czy jest człowiekiem, który szuka swej drogi, sensu w życiu? Czy znalazł może swoją życiową utopię i będzie chciał się podzielić z nami receptą na szukanie sensu w bezsensie? Czy Maciek Dybowski znalazł swoją ścieżkę w życiu? Tak, to na pewno. Odkąd zacząłem swoją przygodę musicalową, a było to już trochę czasu temu, zaczynając nawet jeszcze w warsztatowej akademii musicalowej, gdzie w ogóle miałem pierwszą styczność z teatrem musicalowym, z formą, jaką jest musical. Poznając ludzi, którzy zaczęli mnie w tym kierunku ciągnąć, tak jak Marcin Wortman, Paweł Podgórski, Piotrek Balicki, Bartek Zaniewicz. I od tego momentu ja się w tej formie zakochałem i stwierdziłem, że chyba tak, chyba chcę w to iść. Wydaje mi się, że to jest to. Oczywiście pojawiały się momenty, w których zaczynasz się zastanawiać, czy aby na pewno, czy patrząc na ilość osób, które też chce to robić, na konkurencję w tym zawodzie, zawsze zadajesz sobie to jedno zasadnicze pytanie, czy aby na pewno jestem odpowiednio dobry, żeby w ogóle ten zawód uprawiać. I co mogę zrobić, żeby być jeszcze lepszym w tym zawodzie. Więc od tego momentu zacząłem ćwiczyć swój warsztat. Potem jeszcze wylądowałem u Ant Kadiciusa w Śródmiejskim Teatrze Muzycznym, gdzie też już zajmowaliśmy się stricte musicalem i to były moje początki, kiedy mogłem stworzyć rolę od zera, od początku do końca. Pierwsze było Miss Saigon i tam dostałem rolę szefa, co uważam do tej pory za jedną z najwspanialszych przygód w moim życiu, bo to nie było profesjonalne, a jednak profesjonalne. Nie dostawałem za to pieniędzy, przychodziłem na próby, naprawdę, no, trzeba było do tego przysiąść. Wydawało mi się, że w ogóle do tej roli się nie nadaje. Więc dodatkowo, jak człowiek ze świata artystycznego uważa, że się do czegoś nie nadaje, to wtedy jeszcze dostaje dodatkową motywację, a może jednak trzeba spróbować pociągnąć temat i zrobić wszystko, żeby to było jak najbardziej wiarygodne. Potem przez Akademię Teatralną, do której się dostałem, też nie za pierwszym razem, gdzie trafiłem na wspaniałych ludzi, na wspaniałą opiekunkę Ewę Konstancję Bułhak, która do tej pory tak naprawdę prowadzi mnie przez to życie i mam z nią wspaniały kontakt. Miałem wspaniały rok ludzi. Aż do momentu, kiedy już będąc na Akademii Teatralnej, zacząłem pracować tak można powiedzieć, w profesjonalnym teatrze. Zaczęło się od Teatru Syrena, potem, czy w sumie nie zaczęło się od Teatru Syrena, w sumie zaczęło się od Teatru Miejskiego w Lesznie jeszcze, ale to było przed szkołą. Potem najpierw jeszcze był Teatr Dramatyczny, gdzie zostałem zaproszony do zrobienia dublury w musicalu Kinky Boots. I potem dopiero był Teatr Syrena, który uważam za takie moje alma mater, gdzie Jacek Mikołajczyk z Moniką Walecką dali mi, czyli dyrekcją, dali mi ogromną szansę rozwoju i tam zacząłem kreować u nich tak naprawdę co pół roku jakąś kolejną rolę musicalową. Aż do momentu, w którym znajdujemy się teraz, czyli w Teatrze Muzycznym Roma, gdzie też absolutnie nie myślałem, że w tym teatrze będę, bo wydawało mi się, że to gdzieś była już zdecydowanie wyższa półka. A jednak jestem tutaj. Zrobiłem już dwie role. Więc jak można nie być szczęśliwym, jeżeli w tym zawodzie po prostu się człowiek spełnia? A dodatkowo, no bo oczywiście nie można patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat pracy,
Mam wrażenie, że moją receptą na życie jest to, że po prostu jestem naprawdę szczęśliwy. Mam narzeczoną, którą bardzo kocham, z którą jestem od bardzo dawna. Mam rodzinę, która mnie kocha, którą ja kocham. Mam gdzie mieszkać, mam gdzie spać, mam co jeść, mam czym jeździć. Więc też nie można, wydaje mi się, wymagać od życia za wiele, ale wydaje mi się, że sukcesem do szczęścia jest właśnie posiadanie i docenianie tego, co się po prostu ma. Czyli mówisz, że po prostu chodzi o szczęście w życiu. Zdecydowanie tak. Szczęście jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka. W rodzinie Adamsów dołączyłeś do czegoś znanego i dobrego. Nie obawiasz się takich ról? A czy dla ciebie wyższą poprzeczką jest stworzenie postaci od podstaw? Czy może wejście w cudze buty z świadomością większych opinii porównawczych wśród publiki, która zna ten tytuł i ogląda go wielokrotnie? Jeżeli chodzi o wejście w rolę Lukasa w Rodzinie Adamsów w Teatrze Syrena, to była jedna z najprostszych rzeczy, którą miałem przyjemność zrobić, ponieważ, tak jak powiedziałaś, to była jedna z najświeższych ról, dołączenie do zespołu. Do zespołu, który bardzo dobrze już poznałem, który bardzo szanowałem, który szanował mnie, z którym bardzo dobrze się dogadywałem, i to była po prostu kwestia mojego skupienia, nauki tekstu i odnalezienia gdzieś cząstki siebie w tej roli. To naprawdę nie było skomplikowane. To akurat było super doświadczenie, bo dokładasz sobie dodatkowy tytuł, który zresztą jest bardzo dobry, który wszyscy bardzo cenią, szanują, przychodzą na niego po kilkanaście, kilkadziesiąt nawet razy, z tego co słyszałem. A dla widza też to dodatkowo jest coś nowego, jeżeli ktoś nowy właśnie dołącza do obsady, jest ciekawy i dzięki temu ten spektakl dostaje kolejne życie. Coraz więcej osób jest ciekawych po prostu, jak zagram ja tę rolę, jak wiadomo, że aktor jest skazany zawsze na jakieś tam porównywanie, ale też absolutnie też się z tego bardzo mocno wycofałem się z szukania porównań. W sensie, jeżeli ktoś nas porównuje, naprawdę nie zwracam na to uwagi. Każdy z nas jest inny, każdy inaczej czuje swoją rolę, każdy zagra to w inny sposób. Wiadomo, można szukać zawsze wspólnych mianowników i to jest też cudowne przy pracy z dublerami, z którymi od razu łapiesz dobry kontakt. Ja w swoim życiu złapałem samych rewelacyjnych dublerów, gdzie od samego początku do samego końca albo tworzyliśmy rolę, albo jeżeli właśnie wchodziłem na zastępstwo, to tutaj naprawdę wielkie podziękowania dla Karola Drozda, który naprawdę opisał mi wszystko, co, jak, gdzie, kiedy, jakie tam miały być relacje. Oczywiście też Jacek Mikołajczyk mi w tym pomógł, a i dodatkowo cały zespół, który gdzieś tam po prostu kierował i przepychał mnie na tych pierwszych próbach, gdzie ja powinienem stanąć, w którym miejscu powinienem się teraz znajdować i z jaką intencją powinienem przemawiać. No i potem jeszcze dodajesz coś ekstra od siebie, żeby to było inne troszkę. Ciekawe, co tobie się może wydaje, że to będzie ciekawsze, fajniejsze rozwiązanie. No i w taki sposób wychodzi rola. Zawsze się buduje rolę od podstaw. Nawet jeżeli dołącza się do zespołu i wiadomo, że jest gdzieś narzucony pewien styl prowadzenia tej postaci, to i tak zawsze musisz przepuścić ją bardziej przez siebie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby uderzyć jak najbardziej w wiarygodność postaci, żeby ona była spójna z całością, żeby się nie wybijała, ale zarówno była w jakiś sposób charakterystyczna i zapamiętywalna. Zostańmy jeszcze na chwilę w Teatrze Syrena, ponieważ właśnie w tym teatrze grasz kilka tytułów, m.in. Bitwę o Tron, spektakl, który jest zaskakujący, pełen niespodzianek i wymagający interakcji publiczności. Spotkałam się z takim określeniem, że twoja rola, czyli Zygmunt III Waza, to taki trochę Elton John. Co o tym myślisz?
Takie było założenie od samego początku, kiedy rozmawiałem z Jackiem, kiedy w ogóle zaproponował mi tę rolę. On powiedział właśnie, że nie chce mnie robić Zygmuntem, nie chce, żeby Zygmunt Waza był tym, który na przykład stoi na kolumnie na Placu Zamkowym w Warszawie, czyli już raczej starszy niż młodszy. Chciał go przedstawić w sposób właśnie jak najmłodszy. Tym bardziej, że Zygmunt III Waza miał bardzo, bardzo ciekawe życie. Rzeczywiście on miał wiele zainteresowań, był bardzo łagodnym królem, bardzo długo w ogóle panował, był chyba najdłużej panującym królem podczas królów elekcyjnych. I piłka nożna, zegar mistrzostwo, malarstwo, on się naprawdę jakby tym interesował. I Jacek powiedział: nie, dobra, no to jakby to musi być Dybowski. Jacek też tutaj bardzo ciekawie opowiadał mi, jak w ogóle tworzył ten musical, że w ogóle na początku on był właśnie najbardziej zafascynowany dynastią Wazów i właśnie Zygmuntem III Wazą, i w pierwszej w ogóle wersji miało to być bardziej o dynastii Wazów i głównie o życiu Zygmunta III Wazy. No ale potem gdzieś skręcił, zaczął się zastanawiać, żeby to nie było, nie wiem, nudne. Zaczął kombinować w trochę inny sposób. Na pewno pomógł mu tutaj Tomek Filipczak, który skomponował całą muzykę i zaczął się bawić tymi stylami nieprawdopodobnie, że każda piosenka jest inna, każda piosenka jest w zupełnie innym stylu. No i nagle ze spektaklu, który miał być o dynastii Wazów, wyszła Eurowizja o królach elektach. Co też ma swój urok i swoich amatorów teatru, którzy na to bardzo często przychodzą i są zafascynowani i zawsze się zastanawiają, który król rzeczywiście wygra i czy to nie jest ustawione. Owszem, nie, nie jest ustawione. Rzeczywiście aplikacja w tym spektaklu, która jest na samym końcu spektaklu, działa i rzeczywiście to widownia decyduje, który król elekt wygrał dany spektakl. W 100% zakończenie jest zależne od widzów. Ostatnio wydarzyła się niesamowita rzecz, że pierwszy raz podczas grania spektaklu wygrał Jan III Sobieski, czego jakby nikt się nie spodziewał bardzo. Zresztą sam Michał Konarski, który właśnie wciela się w postać Jana Sobieskiego, też się tego nie spodziewał, a jednak ma tam coś do zaśpiewania. Ale podobno bardzo, bardzo szybko sobie przypomniał swoją strofę, którą kończy spektakl i udało się podobno zakończyć. Niestety nie byłem, ponieważ to był akurat set Bitwy o Tron. Ostatni był dokładnie w tym samym momencie, kiedy właśnie była premiera Tick, Tick, Boom i musiałem niestety być tutaj. Ale w tej chwili też tam wskoczył za mnie wspaniały człowiek Hubert Walijewski, z którym też zresztą dzielę rolę Lukasa. Teraz dzielimy razem jeszcze Zygmunta III Wazę, więc no super, no super. Grając spektakl, wolisz, kiedy publika żywo reaguje, czyli klaszcze, śmieje się, jest aktywna, czy taką publikę, która jest spokojna i spektakl sobie spokojnie płynie własnym rytmem? Myślę, że aktor najbardziej czeka na reakcję publiczności. Wiadomo, oczywiście wszystko zależy, jaki spektakl gramy, no bo nie oczekujemy tego, że ludzie będą, nie wiem, na spektaklu dramatycznym płakać tak, że będziemy to słyszeć. Chociaż przy Nexcie może nie słyszymy, jak płaczą, ale widzimy w pewnym momencie na czarnej widowni coraz więcej białych punktów, czyli chusteczek ludzi, którzy je wyciągają i zaczynają dmuchać nosy. Natomiast w momencie grania spektaklu bardziej luźnego, komediowego, im większa reakcja publiczności, tym bardziej nas to motywuje do dalszego działania, tym bardziej my chcemy to grać. Zdarzają się widownie, gdzie przychodzisz, jest zero i wydaje ci się, że nic się nie dzieje i tam nikt prawdopodobnie nie siedzi. I to też jest niesamowite, że pierwsze oczywiście nasze rozumowanie to jest: o, nie podoba się. Otóż nie, jest coś takiego, że bardzo często widz nie wie jeszcze, czy może reagować. No nie jest to nigdzie opisane, że szanowni państwo, uprzejmie informujemy, że można bić brawo i gromko reagować na to, co wam się podoba. Bardzo często ludzie po prostu przychodzą do teatru i jeszcze nie do końca wiedzą i na przykład z piosenki na piosenkę rozkręcają się, ponieważ zaczynają łapać formę. Tak jest właśnie na przykład w We Will Rock You, że
No, ostatnio był już fenomen, bo po pierwszej piosence po Radio Gaga nie było w ogóle ani jednego klaśnięcia, pomimo tysiąca osób na widowni. I to się jeszcze czasami zdarzało, ale potem ja śpiewam piosenkę I Want to Break Free i też nie było żadnych braw. I już w tym momencie miałem takie okej, okay, czyli oni tam siedzą, nie słyszą, może czegoś nie wiemy. Ale potem z czasem spektaklu rozkręcili się i nie było żadnego problemu z tym, żeby te widownie porwać. Też jest ten spektakl tak skonstruowany, że on w drugiej części aż wymaga, my jako aktorzy wymagamy od widza jakiejś reakcji zwrotnej i dzięki temu też widz zaczyna coraz bardziej rozumieć, że okej, okay, dobra, czyli ja mogę wyrażać swoje emocje, to znaczy, że ja mogę krzyczeć, mogę klaskać, mogę ułać, tak, więc i wtedy on się coraz bardziej uruchamia. Zawsze jest też takie śmieszne tutaj stwierdzenie, że każda widownia potrzebuje swojego klakiera, czyli że jest jedna osoba, która zaczyna bardzo głośno bić brawo i wtedy reszta też już wie, że może, natomiast no, są też tacy klakierzy, którzy swoim na przykład śmiechem zarażają innych, uwalniają trybiki u innych, że aha, czyli można jednak, chociaż wiem też, że czasami przychodzą tak zwani ludzi z filharmonii i jak ktoś na przykład tak reaguje gromko, to się potrafią odwrócić i powiedzieć: bardzo przepraszamy, ale to jest spektakl, proszę się zachowywać. Więc no, wszystko zależy od formy, no, naprawdę, wszystko zależy od formy. Są spektakle, na których aż wymagamy od widza tego, żeby reakcja była jak najlepsza, a są spektakle, w których po prostu tych reakcji wiemy, że na przykład nie będzie. Gram też takie spektakle, w których wiemy, że nie będzie braw po każdej piosence. Sytuacja, w której się znajdujemy, nie powoduje u widza to, że on chce klaskać. Zazwyczaj zależy to od intymności na przykład spektaklu, tematu, który my podajemy. Jeżeli spektakl jest bardziej intymny, typu właśnie Tick, Tick, Boom, no, my gramy w odległości naprawdę czasami pół metra od widza. Sam siedząc na jednej próbie w pierwszym rzędzie, bo po prostu jak jeszcze nie mieliśmy publiczności, to testowaliśmy sobie, w którym miejscu ktoś może wyciągnąć nam nogi, ale siedziałem bardzo, bardzo blisko kolegów, którzy grali. Stwierdzałem, że sam bym nie bił brawa, bo miałem takie poczucie, że kurczę, ja nie chcę przeszkadzać. Więc naprawdę to zawsze, zawsze reakcja publiczności zależy od okoliczności, że tak ładnie zrymuje. Dokładnie to, o czym mówisz. Publiczność jest przyzwyczajona do tego, że teatr to jest kultura wyższa. Reagować nie wypada, bo jakby ma się szacunek do tych artystów występujących na scenie. I jakakolwiek reakcja ze strony widza mogłaby być odebrana jako taka niestosowna, nieodpowiednia. To jest coś, czego my próbujemy nauczyć polską widownię, co widownia Zachodu ma od mniej więcej 10-15 lat. Kiedy pojedzie się na West End albo na Broadway, na jakikolwiek spektakl, czy nawet do Niemiec gdzieś, gdzie grają musical, to tam widownia reaguje od pierwszego dźwięku muzyki. Tam już są gromkie brawa, tam już zaczyna się wrzawa. Zachodnia publiczność też ma trochę inne zwyczaje, no bo oni tam potrafią na widowni przyjść z piwem, z popcornem, chipsami, ze wszystkim. Tam jest, jakby to jest ogólnodostępne, można to kupić u nich i dla nich jest to normalne. U nas raczej się szanuje, że miejsce, w którym widownia się znajduje, to musi być czysto, to musi być porządek. Nie jemy raczej, znaczy wiadomo, napić się można, ale to też nie są alkohole albo jakieś, nie wiem, no, napoje z rurkami, które hałasują w momencie kończącego się napoju. Mi się to też nie do końca podoba, ale trzeba nauczyć ludzi, że jeżeli komuś naprawdę się podoba dany spektakl, to czemu ma nie reagować w taki, a nie inny sposób? Jeżeli my dostajemy brawa na scenie, to jest dla nas najlepsza w ogóle nagroda za to, co robimy. To jest trochę tak, jak pracuje człowiek w korporacji, jednak jak dostanie pochwałę od swojego szefa, to jest mu miło. A naszym szefem w tym momencie jest widownia. Wiadomo, że oczywiście może nas pochwalić dyrektor, mówiąc, albo nie wiem, reżyser, choreograf, choreografka, kierownik muzyczny,
Rzadko się to zdarza, bo już jak gramy spektakl, raczej tutaj są sytuacje, kiedy dostaje się uwagi związane z tym, co się zrobiło źle, ale czasami też wiem na przykład, że dyrektor Kępczyński potrafi docenić, przychodzi i mówi, że był dzisiaj na spektaklu i naprawdę to wszystko się bardzo fajnie rozwija, że naprawdę super, że bardzo mu się to podobało. Przygotowując się do tej rozmowy, stwierdziłam, że liczba 2 to taka twoja szczęśliwa liczba, jeżeli chodzi o dzielenia. Przykładem na to może być dwóch Michaelów w spektaklu Matylda w Teatrze Syrena oraz w Teatrze Muzycznym Roma w spektaklu Tick, Tick, Boom. Są to postacie zupełnie różne od siebie i stanowią dla siebie kontrast. Które wcielenia są dla ciebie trudniejsze? Postaci wyluzowanych czy ambitnych w swojej charakterystyce? Na początku każda postać jest trudna do zagrania, dopóki ciało i głowa nie przyzwyczają się do tego, że mają wejść w jakąś charakterystykę postaci. Mam poczucie, nie przechwalając się o tak, że mam smykałkę komediową, że mam pierwiastek osoby, która potrafi rozśmieszyć widza. Wiadomo, że komedia fajnie, dramaty gra się ciężej i no, bardzo dużo zależy. Każdy aktor ma troszeczkę inaczej. Wyważenie tego, żeby to było prawdziwe i naturalne, zawsze stanowi chyba największy problem, a jednocześnie, żeby widz cię kupił i zaakceptował. No, jeżeli chodzi o postać Michaela z Matyldy, no to powiedzenie tam pięciu słów podczas całego spektaklu, no jest to bardzo charakterystyczna rola, głównie siedząca. Można by było powiedzieć, że gdybym nie był dodatkowo w zespole wokalno-taneczno-aktorskim, to dyrektorska i to taka już najwyższego sortu. Natomiast jednak Matylda dla mnie bardziej skomplikowana jest nie pod względem grania roli Michaela, a bardziej ilością przebiórek w bardzo szybkim tempie, żeby jednak z Michaela nagle zmienić się w ucznia, a potem znowu w Michaela, potem nagle w rodzica, potem nagle w instruktora tańca latynoamerykańskiego i potem znowu w Michaela i potem znowu w ucznia, więc tych przebiórek tam naprawdę jest bardzo dużo. No natomiast rola Michaela w Tick, Tick, Boomie, no jest zupełnie czymś innym. Tutaj z racji właśnie tej kameralności, że to jest grane na trzech aktorów. Jeden nie schodzi prawie w ogóle ze sceny, pozostała dwójka schodzi, ale nie po to, żeby odpocząć, tylko żeby się przebrać i wcielić się w jakąś też kolejną rolę. No wymaga troszeczkę innego grania. A mimo wszystko, że no, tak jak mówię, może się powtarzam, ale dla mnie no, ta wiarygodność jest jakaś najważniejsza. Dodatkowo no, Michael w Tick, Tick, Boomie jest osobą homoseksualną. Ja jestem heteroseksualny, zresztą razem z Piotrkiem Januszem, z którym razem jesteśmy na tej samej roli. I też bardzo dużo dyskutowaliśmy na ten temat, jak zagrać osobę homoseksualną, aby ona nie była stereotypowa, żeby nie była przerysowana, żeby nie obrażała nikogo, a jednocześnie, żeby widz, który przychodzi na ten spektakl, miał takie... Czy on jest... Nie. A może? Tak, jest. Żeby jednak dawać nutkę takiej niepewności i zastanowienia się dla widza, czy on jest homoseksualny? Jest. Okej. Ale żeby jednak to nie było przerysowane, tylko jednak jak najbardziej, no wiadomo, że o osobach homoseksualnych duży procent ludzi nadal myśli w sposób stereotypowy, a jednak... No, ja uważam, że nie można w taki sposób o nich myśleć. To są. Wszyscy jesteśmy tacy sami dokładnie. Czy jesteś heteroseksualny, czy homoseksualny. To już jest kwestia orientacji. Nie oznacza, że jesteś innym człowiekiem. Człowiekiem jesteś zawsze. A czy podczas tworzenia postaci Michaela ze spektaklu Tick, Tick, Boom miałeś taki moment, kiedy wiedziałeś, w którą stronę ta postać ma iść? Czy szukałeś do samego końca, w którą stronę poprowadzić swojego bohatera? Szukaliśmy do samego końca. Z racji tego, że jak na Teatr Muzyczny Roma, tutaj próby trwały bardzo krótko, bo one trwały 2,5 miesiąca i to była bardzo intensywna praca, z czego materiał wokalny zrobiliśmy w 4 dni. I po tych 4 dniach już mieliśmy chyba tylko 2 spotkania stricte takie czyszczące trochę.
Tam było poszukiwanie do samego końca. My też w pewnym momencie w ogóle tworzenia tego spektaklu trafiliśmy w jakieś takie błędne koło, zastanawiając się, czy to, co my robimy, jest w ogóle dobre. Zazwyczaj też miałem taką intuicję, że na coś patrzyłem i mówię, nie, to będzie dobre, albo nie, to nie będzie dobre, albo no nie wiem, może jak popracujemy jeszcze nad tym, to może być dobre, albo no nie wiem, im bardziej pracujemy, tym jest gorzej. A tutaj miałem jedną wielką niewiadomą, bo w pewnym momencie mówię, Boże, to ja nie wiem, czy ja to dobrze robię, czy to jest, czy widz to kupi. Pierwszym naszym sprawdzianem tak naprawdę to były nawet nie pokazy, czy biletowane, czy nawet tam generalki. Można powiedzieć, że to były generalki, kiedy przyszli ludzie nam najbardziej gdzieś tam bliscy sercu, czyli aktorzy z dużej sceny. Przyszło trochę studentów z Akademii Teatralnej i to był nasz taki pierwszy sprawdzian, który też był absolutnie inny niż w momencie, kiedy wszedł widz, po prostu widz. Nie powiem, że normalny, no bo to by wyszło, że nienormalnym widzem. Znaczy w sumie tak, no normalny widz, bo my jesteśmy nienormalni, jakby cały świat artystyczny jest nienormalny. Ale to był taki ten pierwszy sprawdzian i świat artystyczny, tak nazwę jakby studentów, aktorów, powiedziało, że jest to wybitne. Oni reagowali na wszystko, no bo też sprawdzaliśmy po prostu, jak my musimy badać w tej chwili reakcje, czy będą reakcje, czy tych reakcji nie będzie. Wiadomo, że jak tam padła kwestia Johna do Susan, to aktorka, to wiadomo, że ludzie ze świata artystycznego zareagowali salwą śmiechu. A dla przeciętnego widza to jest jakby zupełnie normalny tekst. Więc wracając, poszukiwaliśmy cały czas razem z Piotrkiem. Każdy przelot, mam wrażenie, że był zupełnie innym przelotem. Ja tam w pewnym momencie się ustabilizowałem, już mając takie, dobra, nie zwracają uwagi na to, to znaczy, że im się to podoba, to znaczy, że trzeba to zachować i ewentualnie dorzucać już jakieś niuanse, niż na przykład kombinować w zupełnie inny sposób. Piotruś kombinował przez bardzo długi czas, ale też jakby my byliśmy w porozumieniu, że on mówi, sprawdzaj, patrz, dawaj znać, czy to jest to, czy to nie jest to. I dzięki temu też to była kolejna wspaniała współpraca pomiędzy nami, gdzie obyło się bez w ogóle żadnych kłótni, bez dram. Może też nie mieliśmy na to czasu, bo okres przygotowawczy był bardzo krótki, ale nie, no potem jakby teraz czuję to, że my się też potrafiliśmy spotkać po próbie i porozmawiać na temat, wszyscy jakby całym zespołem i porozmawiać o relacjach między nami, co tak naprawdę chcemy w tym spektaklu osiągnąć. Marcin Franz nam zrobił któregoś dnia w ogóle warsztaty zbudowania postaci, bo stwierdziliśmy, że czemu nie, też po zajęciach, w sensie po próbie zostaliśmy dla chętnych, po prostu przez godzinę sobie jeszcze popracowaliśmy. Więc sprzedawaliśmy sobie przez cały czas jakieś różnego rodzaju patenty, czy to wokalne, czy to aktorskie, jak zrobić, żeby to było właśnie znowu jak najbardziej wiarygodne, prawdziwe, żeby to się ludziom nie nudziło, którzy to oglądają. I wydaje mi się, że powstało z tego coś naprawdę pięknego. I tutaj też z całą świadomością mogę powiedzieć, że nieważne na jaką obsadę się przyjdzie, każda obsada jest wybitna, fenomenalna i robi swoją wspaniałą robotę. Patrząc na rozpiętość postaci, które tworzysz, uważasz, że zawsze grasz na 100%? Czy do jednych spektakli podchodzisz bardziej z marszu, a do drugich spektakli podchodzisz, jakby to było wyzwanie życiowe? Takie twoje być albo nie być w teatrze. Do każdego staram się dawać z siebie jak najwięcej mogę. Nie wiem, czy kiedykolwiek zagrałem spektakl na 100%, bo nawet nie wiem, co to znaczy. Granie na 100%. Wydaje mi się, że zawsze daję tyle, ile na dany dzień jestem w stanie osiągnąć. Wiadomo, że zawsze jesteśmy tylko ludźmi, jestem tylko człowiekiem, potrafi mi się zdarzyć niedyspozycja. I to jest u nas taki ból, o którym ostatnio sobie myślałem, że my to gramy, powiedzmy, no ja Will Rakiu gram około 9-10 razy w miesiącu i mogę zagrać 9 fenomenalnych spektakli i zagram jeden zły, w którym wiem, że
to 1000 osób, które przyszło w tej chwili na widownię, nie znając mnie, bo już nie mówię o osobach, które przychodzą, nie wiem, kilka razy na dany tytuł, nawet na tę samą obsadę, bo to też zdarza się, to wiem, że ten 1000 osób, które po prostu przyszedł, kupił bilet, może powiedzieć, że to jest beznadziejne, że nie podobało mu się, a ten Galileo to w ogóle masakra, bo fałszował, bo nie wiem, bo niewyraźnie mówił. Ja zdaję sobie doskonale zawsze z tego sprawę, że w życiu aktora im szybciej przyzwyczajesz się do tego, że cały świat cię nie pokocha, tym lepiej. Zawsze będą twoi zwolennicy i zawsze będą twoi przeciwnicy. Jeżeli ktoś mi zaargumentuje, czemu jest moim przeciwnikiem, to ja to muszę uszanować i zrozumieć, a nie się na niego obrażać. Wiadomo, że zawsze wolimy zwolenników, którzy mówią, że jestem wspaniały, że jestem cudowny, że wymiatam na scenie. To jest super. No też świat został tak stworzony, że łatwiej na szczęście przychodzi nam w tym świecie artystycznym mówić prosto w twarz komplementy, a jeżeli ci się coś nie podobało, to raczej gdzieś na boku, ale mało jest osób, które mogą powiedzieć, słuchaj, to było beznadziejne. No ale jeżeli ktoś mi zaargumentuje, czemu uważa, że to było beznadziejne i ja zgodzę się na te argumenty i nie pójdę w kontrargumenty, to ja to naprawdę muszę zawsze uszanować. Więc staram się zawsze dawać z siebie najwięcej, ile mam na dany dzień. Miałem w tym sezonie też ciężkie spektakle. Dopadło mnie Chorupsko, które po prostu sparaliżowało mnie totalnie. Miałem przez 5 tygodni kaszel, a mimo wszystko trzeba było wejść na scenę i ten spektakl grać. A w przerwie, kiedy tylko wychodziłem ze sceny, po prostu szedłem tam, gdzie nie będzie mnie słychać i po prostu wypluwałem płuca. No to jest też bardzo ciężki zawód, bo no nie informuję się, szanowni państwo, główny aktor jest chory, jest w niedyspozycji, boli go dzisiaj kręgosłup. To też wpływa na odbiór tak naprawdę tego spektaklu. Oczywiście, że tak, dlatego no, to nie jest łatwe, bo jednak zawsze musisz dać tyle po prostu, ile chcesz. I dopóki ja mam siłę, a jeszcze ją mam, wydaje mi się, że z aktorstwa trzeba zrezygnować w momencie, kiedy to cię nie cieszy i zaczyna się to robić jakąś twoją rutyną i że wychodzisz na scenę i już nie chce ci się tego robić, ale z drugiej strony nie masz co innego robić, więc to zawsze jest, to jest zawsze problematyczne. I zdarzają się takie przypadki ludzi. Ja dopóki mam chęć to robić i kocham to robić i tym żyję i nie wyobrażam sobie siebie w żadnej innej w innym zawodzie, to będę to robił na tak zwane to 100%, chociaż tak jak mówię, nie jestem w stanie sprecyzować, bo to, że ucieknie mi głos, to już dla mnie nie jest 100%. No, bo musiałbym zagrać jakiś taki perfekcyjny przelot, gdzie uważam, że od początku do samego końca nie popełniłem żadnego błędu, a ja te błędy popełniam i zdaję sobie doskonale z tego sprawę, natomiast widz tego nie zauważa. Więc zawsze starałem się dawać 100%, a ile tych procent potem muszę sobie odjąć za moją niedyspozycję albo za brak jeszcze niektórych technik, to już jest jakby moja wiedza. A czy są takie sprawy w teatrze, o których widzowie nawet nie zdają sobie sprawy, a powinni? I te sprawy są bardzo ważne. A może jest coś, co cię denerwuje, jeżeli chodzi o publiczność, o jej zachowanie? Wydaje mi się, że nie. W sensie wiadomo, że czasami wymagamy od widowni takiej żywej reakcji, a ta reakcja zazwyczaj jest albo mała, albo wręcz przeciwnie, już są przekraczane jakieś granice. Typu tutaj w Will miałem sytuację, że coś tam mówię, a potem przychodzą słowa. Skaramusz mi mówi, o, a jakie słowa? I nagle z widowni ktoś krzyczy, że jesteś debilem. No, zdarzają się takie sytuacje, które mogą cię wybić. No, ty musisz grać dalej. Nie możesz sobie pozwolić na właśnie, bo w tym momencie wychodzi z ciebie brak profesjonalizmu, kiedy by cię to wybiło totalnie, że nie wiesz, co się z tobą dzieje, albo nie wiem, wychodzisz z roli. Wiadomo, że gdyby to się zdarzało co chwilę, to raczej też nie zrobiłbym tego na forum przed wszystkimi, raczej to by była sytuacja, kiedy bym zszedł ze sceny,
Powiedziałbym, że ten człowiek, który siedzi mniej więcej w tym miejscu, bardzo dogaduje. Od tego jest obsługa widowni i nawet można poprosić o usunięcie takiej osoby z widowni, która przeszkadza. To, że ona bije brawo, że ona mocno reaguje, nam to nie przeszkadza. W ogóle nam mało rzeczy przeszkadza, natomiast no, były takie sytuacje, gdzie były przekraczane pewne granice. I tych granic trzeba się jednak trzymać. Trzeba pamiętać po prostu, jest wiele osób, którym się wydaje, że jak one mnie już widzą na scenie, ja tak nie mam, bo nie mam może takiej popularności. To się zazwyczaj objawia u osób, które mają już naprawdę jakąś sporą liczbę fanów, że im się wydaje, że jeżeli one zobaczyły go na scenie, to już są w ogóle przyjaciele, nie? Że to już w ogóle wszystko można z nim zrobić. No ty przecież grałeś, to ty ten, fajny, jak co? Mnie nie poznajesz. Tak, ty mnie, znaczy, z tym jak mnie nie poznajesz też są takie przypadki, ale no takie łamanie granic pod tytułem już brak szacunku, że podchodzisz, mordo, kurde, ale fajnie, o, ty, fajny, tu, nie, jakby nie znasz człowieka, a on ci zaczyna fikać, nie? Więc są takie sytuacje. Ja raczej w swoim artystycznym świecie, który przeżyłem do tej pory, nie miałem jakichś takich hardkorowych sytuacji z tym związanych. No, to jest chyba jedno z takich zachowań, no. To, że ludzie piją alkohol i po cichaczu, to też jakby doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że są widownie, gdzie jest wynajem sali i wtedy widownia przychodzi i tam się dzieją bardzo różne rzeczy od ilości alkoholu, ale wypitego oczywiście alkoholu, ale no to też jakby nie dotyczy nas. Dopóki nie jest przekraczana jakaś nasza psychiczna i cielesna granica, no to my musimy po prostu wykonywać swoje. Wiadomo, że w momencie, kiedyby ktoś we mnie czymś rzucił, no to jest już przekroczenie bariery i w tym momencie mógłbym powiedzieć, dobra, przepraszam Państwa bardzo, ale ten pan zagroził mojemu życiu, rzucił we mnie, nie wiem, butelką, czymkolwiek, no bo różne sytuacje mogą się wydarzyć, ale dopóki on krzyczy i jakby nie jest w stanie mi niczego zrobić albo nie przeszkadza w prowadzeniu dalszej części spektaklu, no to my musimy po prostu opanować swoje emocje i iść dalej. Korzystając z okazji, chciałam Cię zapytać jeszcze o jeden aspekt, mianowicie o telefony, które czasami dzwonią na widowni podczas spektaklu. Jak te telefony wpływają na Was, na Wasze granie i czy Wy je w ogóle widzicie, czy gracie dalej, jakby nigdy nic się nie działo? Widzimy, wiadomo, że widzimy białą twarz, jeżeli ktoś na przykład siedzi w telefonie, a widownia jest całkowicie ciemna. My widzimy tak samo tutaj w Romie, bardzo często się to zdarza, zwłaszcza tam już przy finale, że ludzie próbują nagrywać, mimo tego, że jest całkowity zakaz nagrywania spektaklu. I w tym momencie jeszcze wkracza obsługa widowni, która za pomocą stroboskopowych latarek próbuje zrobić wszystko, odwrócić uwagę, że proszę nie nagrywać, bo był taki komunikat i rzeczywiście nie można tego robić. I to się praktycznie zdarza prawie na każdym spektaklu, że jakby gdzieś światło stroboskopowe jest. Dzwoniący telefon rzadko. To się zdarza. Wiadomo, że jest prośba o wyłączenie, wyciszenie telefonów komórkowych. Rozumiem, to są też tylko ludzie. Może im się zdarzyć. No jeżeli po prostu szybko wyciągnie w miarę komórkę i wyłączy po prostu ją, a nie na przykład zacznie rozmawiać przez telefon, mówiąc, że nie wiem, a słaby spektakl. Czyli co, halo, no w teatrze jestem, co tam? Nie, słabe. Była kiedyś taka sytuacja, że gość po prostu, i to jeszcze na cały głos w ogóle bezpardonowo zaczął rozmawiać. No to wiadomo, że to jest też kolejne jakieś przekroczenie granicy. Natomiast jeżeli komuś zadzwoni telefon, no to zdarza się. To nie jest rzecz, która... Nie jesteśmy po prostu zaprogramowani, że w momencie, kiedy musisz wejść do teatru, przekraczając próg wejścia na widownię, wyłączają ci się telefony komórkowe, tak? Więc to się może zdarzyć. To jest rzecz normalna. W Romie to też nie przeszkadza z racji tego, że to jest ogromna przestrzeń, to jest 1000 miejsc. Bardzo często ludzie mówią, Boże, komuś dzwonił cały spektakl w telefon, mówimy, nic żeśmy nie słyszeli.
Bo jednak jest spora odległość, jesteśmy na nagłośnieniu. My, oprócz tego, że wy macie z przodu głośniki, to my tak samo mamy odsłuchy swoje i my tak naprawdę słyszymy siebie z różnych miejsc, ze sceny. To, co my mówimy, to nam dają po prostu do głośników, żebyśmy mieli lepszą komunikację między sobą i bardzo często po prostu tego nie słyszymy. Trzeba to potępiać, ale wiadomo, że no jeżeli ktoś nie zrobił naprawdę tego celowo, tylko po prostu zapomniał, mógł mieć zły dzień, mógł wbiec na ostatnią chwilę, mógł po prostu zapomnieć, mógł się aż tak bardzo zafascynować wejściem do teatru, albo tak długo na to czekał, że czasami po prostu takie rzeczy umykają z głowy i no tyle, no trzeba po prostu o tym pamiętać na przyszłość i tyle. I na koniec, tak podsumowując, czujesz, że rola wpływa jakoś na twoje życie, że przemycasz jakieś zachowania twoich postaci, a może żyjesz z taką łatką odmieńca niczym Galileo i wychodząc z teatru czujesz się w tym realnym życiu niczym na obcej planecie bez muzyki? Staram się nie łączyć życia zawodowego z życiem prywatnym. Staram się też bardzo o to, żeby rola, którą gram, nie wpływała na moją emocjonalność. Preferuję bardziej szkołę aktorstwa, sztukę aktorstwa, w której aktor za pomocą umiejętności potrafi daną rzecz zagrać, ale nie może go to kosztować jakiegoś tam emocjonalnego, nie może to być potem spowodowane, nie wiem, depresją, że muszę zagrać teraz smutną scenę albo muszę się rozpłakać, to ja w tej chwili muszę sobie przypomnieć jakieś traumatyczne wydarzenie ze swojego życia, żeby móc się rozpłakać. Raczej w tym momencie myślę nad tym, żeby nagromadzić tutaj do dosa wszystkie rzeczy i wtedy jest szansa rzeczywiście, że te łzy popłyną, a mnie to nic w żaden sposób nie kosztuje. Oczywiście, że znajdą się osoby, które powiedzą, nie, no ale no to ja wiedziałem, że ty to robisz stricte technicznie. Oczywiście, że się znajdą, ale większość osób o tym nie wie i myśli, że rzeczywiście ja mogę w jakiś sposób ten spektakl przeżywać. Zawsze analizuję sobie każdy spektakl, który zagrałem. Co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle, co mógłbym poprawić, czy dobrze używałem swojego głosu i czy mogę następnego dnia znowu ten spektakl zagrać, czy jednak dałem z siebie za dużo, bo też takie momenty się zdarzają, kiedy chcę za bardzo coś zrobić, ale to szkodzi na przykład na mój głos. Natomiast przede wszystkim rola jest rolą, a życie jest życiem. Tu jestem, wiadomo, dopóki znajduję się w przestrzeni garderoby, gdziekolwiek się przemieszczam, jestem Maćkiem Dybowskim, a wchodząc na scenę wcielam się w tej chwili w rolę Galileo, Michaela, Lukasa, Zygmunta III Wazę, Tomka Sawyera, kogokolwiek. I w tym momencie daję z siebie, no, wtedy dopiero wchodzę w tę postać. Staram się też nie nakręcać na to jakoś specjalnie, szukać rozwiązań stricte technicznych, aby sprawiało mi to rzeczywiście jak największą przyjemność. Nie miałem jeszcze takiej roli i mieć nie będę, bo też, tak jak mówię, nie wywodzę się z tej szkoły pracy nad rolą, że muszę czegoś doświadczyć, żeby naprawdę potem to poczuć i potem sobie na przykład to przypominać. Nie lubię tego, bo to jest tak jak, nie wiem, ktoś pracuje na Excelu i potem gadał tylko i wyłącznie językiem Excelowym również w domu. Zawsze staramy się, jednak jest to praca i w pracy mamy do wykonania swoje zadanie, a potem mamy swoje życie prywatne, w którym zachowujemy się no, normalnie, tak jakbyśmy chcieli się zachowywać. Więc no tak, to jest chyba takie, to jest w ogóle ważne, żeby po prostu oddzielać trochę, żeby też nie żyć bez przerwy, tylko pracą. A jak to działa w twoim zawodzie, w zawodzie aktora? W zawodzie aktora jest to trudne, bo aby osiągnąć sukces, aby być spełnionym, mam wrażenie, że bardzo często potrafimy wpaść w taki młyn, który bez przerwy
daje nam, w sensie nasz mózg daje nam do zrozumienia, nie, musisz pracować dalej, musisz jeszcze zagrać kolejną rolę i kolejną, i kolejną, i kolejną, i kolejną, i wpadasz w ten taki wir tej pracy, nie masz czasu na nic, zaczynasz być pracoholikiem, nie myślisz w ogóle, miałem też takie okresy w swoim życiu, że nie myślałem o niczym innym, tylko o robocie. Tylko no to wtedy zawsze odbijało się, nie wiem, właśnie na rodzinie, na miłości, na życiu prywatnym. Odcinasz się od przyjaciół. Czy czasami i tak, nawet jeżeli myślisz w kategoriach, że odcinasz pracę od normalnego życia, to i tak bardzo często musisz zrezygnować z wielu rzeczy, chociaż na jakiś tam pewien czas, dopóki twój organizm się do tego nie dostosuje. Czyli no ja odkąd gram Galileo i muszę śpiewać piosenki Queenów w oryginalnych tonacjach, jest to na tyle dla mnie wymagające, że ja wiem, że nie mogę sobie pozwolić na imprezę, nie mogę pozwolić sobie na dużą dawkę alkoholu, nie mogę sobie pozwolić na darcie ryja po prostu gdzieś. Muszę się wyspać, muszę dobrze zjeść przed. Moje ciało musi być na tyle dostosowane, mój głos musi być na tyle dostosowany, żeby te dźwięki wyciągnąć. A zdarza się po prostu, że no wtedy trzeba się jakoś tam ratować, ale no nie zawsze ta dyspozycja jest. I wtedy właśnie zaczynasz badać, dobra, nie mogę zrobić tego, bo wiem, że następnego dnia mam to. W momencie, kiedy już jesteś na przykład w jakimś takim cugu pracy, no to, no nie wiem, chcesz się spotkać z przyjaciółmi, ale w sumie z drugiej strony na szali jest wrócić do domu i położyć się wcześniej spać i odpocząć i mieć na chwilę ciszę i spokój. Więc zazwyczaj wybierasz ciszę i spokój, położyć się w domu, no ale no, potem zaczynasz nagle mieć takie, kurde, nie, no w sumie nie, ja powinienem się zacząć, muszę wychodzić do ludzi, muszę robić też coś innego, muszę wyjść, nie wiem, do knajpy sobie na fajną kolację ze znajomymi, muszę się spotkać na to piwo, tylko no wtedy też trzeba to w taki sposób wyważać. Musisz mieć pełną kontrolę na i znać na tyle swój organizm, że na niektóre rzeczy w pewnym momencie nie możesz sobie po prostu pozwolić. Więc jest to też zawód, który dużo kosztuje poświęcenia. Dodatkowo, jakby na to nie spojrzeć, to jest zawód, w którym jak masz bardzo dużo roboty, to nie masz wolnego dnia. Jakby dla ludzi, którzy pracują na etatach, pracują od poniedziałku do piątku, sobota, niedziela wolna i też pracują od poniedziałku do piątku od do i to jest zazwyczaj powiedzmy godzina, nie wiem, 9-17 i potem od godziny 17 zawsze wieczór mają wolny. No to u nas jako aktorów zawsze wieczór jest zajęty, bo gramy spektakl. My mamy tak naprawdę w ciągu dnia ten czas dla siebie, na regenerację, na zrobienie czegokolwiek innego, natomiast w momencie, kiedy wychodzisz gdzieś już dalej i zaczynasz mieć coraz więcej tej roboty, no to się nagle okazuje, że a to trzeba pojechać na dubbing, a to trzeba pojechać, nie wiem, audiobooka nagrać, a to jakąś reklamę, a to pojechać na jakiś casting do reklamy, a to, nie wiem, właśnie, no, zrobić zakupy, coś takiego, no i my nie mamy potem soboty i niedzieli wolnej, bo sobota, niedziela to są zazwyczaj te dwa dni, w których gra się najwięcej spektakli i zazwyczaj one są po prostu zajęte. No nie jest to łatwy zawód. Ja miałem zawsze wolne poniedziałki i dla mnie to oznaczało to, że wolny poniedziałek to oznaczało, że mogłem się wyspać, a potem zazwyczaj jechałem do właśnie jakiegoś studia dubbingowego i nadrabiałem wszystko z całego tygodnia, bo na przykład nie mogłem się umawiać na konkretne dni od wtorku do niedzieli. To jest jakby, no, nie mamy określonych godzin pracy. Też jest tak, że albo, to jest też zabawne, że albo ma się w życiu tak dużo roboty, że nie wiadomo, w co ręce włożyć, albo nie masz prawie nic i już się boisz, że nie masz niczego do roboty. Ciężko jest zawsze wyważyć tak, żeby mieć czas i na pracę, zarobić takie pieniądze, które będą odpowiadały twoim oczekiwaniom, żeby się utrzymać na spokojnie, ewentualnie zaoszczędzić, albo no w ogóle no miesięczny twój dochód osiągnąć taki, jaki masz w tej chwili w swojej głowie, a jednocześnie odpocząć, wyspać się, spotkać się ze znajomymi, pojechać do rodziny, zapytać się, co u nich. I to jest taki balans, balansowanie. I wydaje mi się, że to jest w ogóle najcięższa rola w życiu aktora. Życie. Mhm.
Żeby wyważyć to wszystko, żeby nie iść ze skrajności w skrajność, żeby nie popaść w pracoholizm, a jednocześnie, nie wiem, jakieś takie lenistwo, żeby nie popaść w, nie wiem, imprezowanie, wejście w alkohol, narkotyki, a jednocześnie nie zbijać bąków i nie siedzieć w domu i nie leżeć i mówić, że nie ma dla mnie roboty, to ja już niczego więcej nie mogę osiągnąć. Szukać bez przerwy po prostu wyważenia. I to jest, kurczę, najważniejsza rola w życiu aktora. Życie. To na zakończenie chciałabym Ci bardzo podziękować za tę rozmowę. Cieszę się, że w sumie ten długi czas na omawianie się był potrzebny. Tak, to na pewno. Ja dodatkowo, tak, rzeczywiście my żeśmy długo się, jeszcze raz żeśmy musieli odwołać po prostu z powodu choroby, ale też bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam wrażenie, że, znaczy mam nadzieję, że cokolwiek rozjaśniłem w swoim życiu i że może kogoś może natchnę do uprawiania tego zawodu, chociaż w sumie nie rozmawiałem w samych superlatywach niestety tego życia, ale tak, ale w sumie też nie zawsze życie jest kolorowe i wydaje mi się, że lepiej komuś powiedzieć, jak to naprawdę wygląda, niż żeby... Dokładnie tak.